Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim, realizując zadanie Kielich Krwawego Kamienia. I obiecałem wam, że zaczniemy sobie od książki, a mianowicie jest to Taniec w ogniu, którą zaczęliśmy co prawda czytać, ale tom pierwszy, nie pamiętam po prostu tej powieści, jest ona dość długa, więc przygotujcie sobie coś dobrego do picia i jedzenia. Vaughina Tardh jest autorem. Miejsce cesarskie miasto Cyrodiil, data 7 pierwsze mrozy 3 ery, 397 rok. Intendenci, księgowi, urzędnicy z komisji budowlanej Arturiusa, która zarządzała niemal każdym liczącym się w cesarstwie projektem budowy, mieli za swoją siedzibę, jak się zdaje od zawsze, 250-letni pałac z czasów imperatora Magnusa. Wyglądający dość surowo, położony przy pomniejszym, lecz nie najgorszym placu cesarskiego miasta. Pracowali w nim zarówno energiczni, ambitni chłopcy i dziewczyny z klasy średniej, jak i zadowoleni z siebie gryzi piórkowie w średnim wieku, tacy jak Decumus Scotti. W ogóle, samo cesarskie miasto robiło gigantyczne, słuchajcie, wrażenie w pierwszych etapach jakby premiery nawet, czy pierwszych pokazów The Elder Scrolls 4. W ogóle Oblivion udowodnił, że RPG mogą wyglądać fenomenalnie, mogą wyglądać równie dobrze jak FPS-y, jak każda inna topowa gra. Była to pierwsza chyba produkcja, która wypuściła wizję olbrzymiego, otwartego świata w nieprawdopodobnej grafice. Oczywiście grafiki koncepcyjne, jak i różnego rodzaju materiał propagandowy, jeżeli sobie teraz zobaczycie, no bo inaczej tego nie nazwę niż propagandówką, względem gry jest oczywiście bardzo mocno naciągany i można tutaj wyraźnie dostrzec, powiedzmy, różnicę z oryginalnie wypublikowaną grą, ale to taki downgrade graficzny zawsze jest. Natomiast nie mogę się doczekać już tej modyfikacji, która ma wyjść. Mam nadzieję, że będzie dało się do niej zainstalować również i spolszczenie dotyczącej Sky Obliviona. Sky Oblivion chyba to się tak nazywa. To jest połączenie, słuchajcie, Obliviona z silnikiem Skyrima, więc może być to ciekawe. Nikt nie wyobraża sobie świata bez komisji, a już z pewnością nie Scotty. Jeśli idzie o ścisłość, nie wyobraża sobie świata, w którym nie pracowałby dla komisji. Lord Arius jest świadomy twojego wkładu w naszą pracę, powiedział przełożony Scottiego, zaciągając za sobą zasłonę, którą wyznaczyła granicę biura Scottiego. Ale zdajesz sobie sprawę, że doświadczamy pewnych trudności. Tak, odparł sztywno Scotty. Ludzie Lorda Vanneha ostro z nami konkurują i musimy zwiększyć wydajność, jeśli chcemy utrzymać się na rynku. Oznacza to niestety zwolnienie niektórych starszych urzędników, niegdyś najlepszych, obecnie zostających nieco w tyle. Rozumiem, nie ma rady. Cieszę się, że rozumiesz. Powiedział szef, uśmiechając się jak jaszczurka i wycofując. Postaraj się nie zapomnieć niczego z gabinetu. Potrzebujemy go od zaraz. Scotty rozpoczął organizowanie pracy, która miała przypaść jego następcy. Przypuszczalnie większość z tego spadnie na młodego Imbraliusa. Pomyślał i bardzo dobrze. Chłopak miał żyłkę do znajdowania zleceń. Scottiemu przymknięto przez myśl pytanie, czy też jego następca zrobi z kontraktami. Co też jego następca zrobi z kontraktami na nowy posąg świętej Alessi, który zażyczyła sobie świątynia jednego. Pewnie wymyśli jakiś błąd księgowego, zwali go na Demekusa Scottiego, swego poprzednika, i zażąda dodatkowych pieniędzy, by pokryć koszty usunięcia pomyłki. Przepraszam. Korespondencja dla Decumusa Scottiego z komisji budowlanej Atriusa. Scotty podniósł głowę. Tłustawy kurier wszedł do jego biura i dotknął i podtyka mu pod nos zalakowany zwój. Wręczył chłopakowi sztukę złota i złamał pieczęć. Ze złej kaligrafii, karygodnej gramatyki i ortografii i ogólnie nieprofesjonalizmu listu wynikało natychmiast, kto jest autorem. Liodes Iurius. Niegdyśniejszy współpracownik Scottiego, który kilka lat wcześniej odszedł z komisji, będąc skarżony o naruszenie etyki zawodowej. Taki bardzo współczesny, jakby jest taka wizja tego Cyrodiil, słuchajcie. Normalnie jakby pracował w korpo w dzisiejszych czasach.
Tylko w dzisiejszych czasach nie dają zalakowanych zwojów. Drogi Scotty, najpewniej zawsze żeś się był zastanawiał, co ze mną. Nie spodziewałbyś się na pewno, że skończę w lesie. Ale to źle, bo właśnie tam jestem teraz. Haha. Jeżeli jesteś bystry i chcesz przeżyć... Lordowi Atriusowi i sobie, dodatkową, Boże, jak ja nie lubię takiego stylizowanego języka, kasem, też przyjdziesz do lasu Walin, bo możesz wiedzieć albo nie wiedzieć, jeśli się interesowałeś albo nie interesowałeś polityką tutejszą, że była wojna Boszmerów z Elsewhere. Przez 2 lata ostatnie. Bosmerowie to leśne elfy, Elsewhere natomiast kto Khajiit. Dopiero co jest spokój i trzeba będzie dużo odbudować. Teraz ja mam więcej zleceń niż czasu, ale trzeba mi kogoś profesjonalnego, reprezentującego sanowną agencją, co by podpisał kontrakty. I to jesteś ty, mój przyjacielu. Przyjdź do mnie do tawerny Matre Paskos w... Falinesti w lesie Walin. Będę tu 2 tygodnie i nie pożałujesz. Jurius, PS. Przywieź, jeśli możesz, cały wóz drewna. Co tam masz, Scotty? Spytał jakiś głos. Scotty drgnął, zaskoczony. Imbrealius wetknął przez zasłony swą przesadnie przystojną twarz, uśmiechając się w sposób, którym topił serca największych dusi groszy i najbardziej nieokrzesanych kamieniarzy. Scotty prędko wepchnął list do kieszeni. Korespondencja osobista, powiedział pociągając nosem. Zaraz wszystko sprzątnę. Nie chcę cię poganiać, odparł Imbrealius, biorąc biurka Scottiego kilka niewypełnionych formularzy kontraktowych. Właśnie zużyłem cały stos formularzy, a młodszych skrybów już bolą dłonie, więc uznałem, że nie będziesz tęsknił za paroma papierami. Takie, słuchajcie, ci skrybowy to taka wczesnocyrodyliańskie ksero. Młodzieniec zniknął. Scotty wyciągnął list i przeczytał go ponownie. Pomyślał o swoim życiu, czego nie robił często. Zdało mu się ono morzem szarości, majaczącą na horyzoncie niezdobytą czarną ścianą. Widział w niej tylko jeden wąski przesmyk. Szybko, by nie pozwolić sobie na przemyślenia sprawy ponownie, zgarnął tuzin czystych kontraktów z wypisanymi błyszczącymi złotym drukiem słowami Komisja Budowlana Arturius z nadania jego cesarskiej mości i upchnął je do torby razem z rzeczami osobistymi. Nazajutrz rozpoczął swą przygodę radośnie i bez wahania. Zarezerwował sobie miejsce w karawanie jadącej do lasu Walin, jedynym eskortowanym konwoju wyruszającym na południowy wschód przez najbliższy tydzień. Miał tylko kilka godzin na spakowanie się, ale nie zapomniał o wozie pełnym drewna. Dodatkowo sztuka złota za konia, który będzie to ciągnął, skrzywił się szef konwoju. Tego też się spodziewałem, powiedział Scotty, doskonale imitując uśmiech Imbraliusa. W końcu 10 wozów wyruszyło tego popołudnia przez znajomy syrodliański krajobraz pełen uświęconych łąk, zalesionych pagórków i przyjaznych wiosek. Stukot końskich kopyt o solidną kamienną drogę przypominał Scottiemu, że zbudowała ją komisja budowlana Arturius. 5 z 18 niezbędnych do jej ukończenia kontraktów opracował własnoręcznie. Bardzo to bystre z pana strony. Zabrał ze sobą całe to drewno, powiedział siwowłosy Breton, siedzący obok niego na wozie. Musi pan pracować w handlu. W pewnym sensie, odpowiedział Scotty, mając nadzieję, że brzmi wystarczająco tajemniczo. Decemus Scotty. Gryf Malon. Przedstawił się tamtym. Jestem poetą, a w zasadzie tłumaczem dawnej literatury Bosmerów. Prowadziłem badania nad odkrytymi niedawno wersjami minoriady Leibar. Kiedy wybuchła wojna, musiałem uciekać. Bez wątpienia zna pan minoriadę, jeśli słyszał pan o Zielonym Pakcie. Łyczek. Trochę dłuższy, bo to woda z aloesem, żeby poprzełykać.
Scotty uznał, że mężczyzna równie dobrze mógłby bełkotać bez związku, ale kiwał na głową. Oczywiście nie będę udawać, że Mineryoda jest tak poważna jak Mech Alleidion, albo tak starożytna jak Dancir Gol. Ale uważam, że jest niezwykle istotna dla zrozumienia istoty rozumienia świata przez merelitycznych bosmerów. Geneza awersji leśnych elfów do ścinania drzew, czy nawet jedzenia jakichkolwiek roślin, przy paradoksalnej gotowości do importowania roślin od innych kultur, może być moim zdaniem powiązana z pewnym wersem Mnoriady. Malon zaczął szperać w papierach, szukając odpowiedniego tekstu. Ku bezbrzeżnej uldze Scottiego wozy wkrótce zatrzymały się na nocny postój. Znajdowali się na wzniesieniu ponad szarym strumykiem, a przed nimi rozpościerała się wielka dolina lasu Valin. Tylko okrzyki ptaków morskich zdradziły bliskość oceanu na zachodzie. Puszcza była tu tak wysoka i szeroka, poskręcana, tak nieprawdopodobny, jak nieprawdopodobny węzeł spleciony tysiąclecia temu, że praktycznie nie do przebycia. Kilka skromniejszych drzew z najniższymi gałęziami na wysokości ledwie 15 metrów stało nad urwiskiem na skraju obozu. Widok ten był dla Scottiego tak obcy, że nie mógł zasnąć. Jego myśli krążyły wyłącznie wokół wejścia do dzikiego lasu. Na szczęście Malon uznał, że spotkał innego uczonego, pasjonującego się zagadkami starożytnych kultur. Do późna w nocy recytował poezję bosmerów w oryginale i we własnym przekładzie, szepcząc, rycząc na cały głos lub popłakując, zależnie od potrzeby. Scotty zaczął powoli odczuwać senność, ale nagły trzask pękającej gałęzi sprawił, że zerwał się do pozycji siedzącej. Co to było? Malon uśmiechnął się. Też mi się podoba. Zbiór pośród bezksiężycowego zmoru, zwierciadła, ognia taniec. Po drzewach łażą jakieś olbrzymie ptaki, szepnął Scotty, wskazując palcem ciemny kształt na górze. Nie przejmowałbym się tym, odparł Malon, poirytowany zachowaniem słuchacza. Posłuchaj, jak poeta charakteryzuje inwokację Herma, Mory, w 18 zwrocie czwartej księgi. Niektóre z mrocznych sylwetek siedziały na gałęzi jak ptaki. Inne pełzały jak węże, jeszcze inne stały wyprostowane jak ludzie. Podczas gdy Malon recytował poezję, Scotty patrzył, jak przeskakują lekko z gałęzi na gałąź, szybując w powietrzu na odległości nie do pokonania dla stworzeń bez skrzydeł. Zebrały się w grupie, a potem rozeszły, aż w końcu osiadły wszystkie drzewa wokół obozu. Nagle skoczyły w dół. Maro! Krzyknął Scotty. Jak deszcz! Pewnie nasiona. Malon wzruszył ramionami, nie obracając się. Niektóre z drzew mają niezwykłe. Obóz eksplodował. Płomienie wybuchły w wozach. Konie kwiczały pod zabójczymi ciosami. Baryłki z winem, wodą i trunkami rozlewały zawartość na ziemię. Zwinny cień przemknął obok Scottiego i Malana, zbierając worki ze zbożem i złotem z nieprawdopodobną zwinnością i gracją. Scotty zerknął nań tylko przez moment w świetle nagłego ognistego błysku. Stworzenie było smukłe, miało spiczaste uszy, duże, żółte oczy, centkowane futro i ogon jak bicz. Wilkołak jęknął, kurcząc się w sobie. Katirath, mruknął Malon, czyli gorzej. Kuzynowie Kadżitów bodajże przybyli plądrować. Jest pan pewien? Stworzenia wycofały się tak prędko jak przyszły, zeskakując z urwiska do strumienia, nim rycerz i mag bojowy eskorta karawany zdążyła do końca otworzyć oczy. Malon i Scotty podbiegli nad przepaść i zobaczyli, jak 30 metrów pod nimi malutkie sylwetki wyskakują z wody, otrząsając i znikając w lesie. Wilkołaki nie są takimi akrobatami, stwierdził Malon zdecydowanie. Katirath, złodziejskie pomioty. Dzięki Stenderowi, że nie wszystkie stracone. Nie zdawali sobie sprawy z wartości moich notatników. Aha. I to jest pierwszy tom. Dobra. Bardzo fajna powieść. Tak troszeczkę powiem wam, zaczyna się jak Władca Pierścieni.
Drugiej Sfery Cesarstwa, to już kiedyś czytaliśmy, Mikstura Siły, no nie będziemy ich tutaj okradać, słuchajcie. Myślę, że pogadamy sobie jeszcze z innymi wampirami, których możemy tutaj spotkać. No i przede wszystkim moglibyśmy spróbować poszukać jakiegoś fajnego nauczyciela. Bo ty mi przypomnij, co ty mogłaś mi trenować? Teraz pierwsze skrzypce w broń dwuręczna. Przynajmniej na razie. Ort Jolf? Twarz. Szczególnie jeśli nie jest przytwierdzona do elfa. Tak, między nami jest ich zbyt wiele i nigdy nie zaufałbym żadnemu z nich. Poradzić ci coś? Nie daj się wmieszać w intrygi Wingalma. Ma chrapkę na tron i zabije każdego, kto wejdzie mu w paradę. Okrutna jest ta polityka wampira. Nie w rzeczywistości. W sensie literackiej oczywiście rzeczywistości. Oczywiście, że nie. To przecież elf, prawda? Będzie się do ciebie przymierał. Nie ufasz Wilgarmowi? Uśpi twą czujność słodkimi słówkami, a potem wykorzysta i wyrzuci, gdy osiągnie swój cel. Uważaj na siebie przy nim. Zapominam cały czas, że nie ma tutaj odczytywania moich kwestii dialogowych, więc przepraszam, powinienem sam to czytać. Wilgran. Dobrze. A ty, czym jest krwawe źródło? Otóż pytaliśmy go chyba o to, ale... Starożytny zdrój pełen mocy. Choć wygląda jak krew, niestety. Mimo wszystko płyn z tego źródła jest potężny i pełen... Zdecydowanie. Czegoś ci trzeba? Salonia. Czegoś ci trzeba? Salonia nic nam nie powie. Namasur. Do następnego... Wampirze bydło. Czegoś ci trzeba? Porozmawiaj? Jestem lojalnym sługą pana tego zamku. No, nie przeszkadzaj sobie, naprawdę. Czegoś ci trzeba? Tak. Co tam, Serana. Alf? No siema. Zostaw mnie w spokoju. Układy i intrygi to nie moja dziedzina. Ja służę panu tego zamku. No dobra. Czegoś ci trzeba? Co masz na sprzedaż? To sama przyjemność służyć innemu alchemikowi. Alchemik? O, to dobrze. Bo będziemy mogli mu, słuchajcie, sprzedać sporo naszych mikstur. Na przykład niewidzialność, uzdrowienie to sobie zostawię akurat, ale... O, odporność na chłód... Niskie są odporności. To sama przyjemność. I jeszcze zobaczmy, czy masz coś ciekawego na sprzedaż. Przepis, mikstury. Tak od siły. Siła, słuchajcie, zwiększona 50 punktów. Nieźle. Ale raczej ciekawego nie będzie miał dla mnie. Czegoś ci trzeba? Rondhill. Co tu robisz? Wszystko, co potrzeba. Chętnie robię to, co mi się każe. Po prostu chcę być przydatny. Często podejmuję się zadań, które Garan lub Feran uznają za odpychające lub niegodne ich uwagi. Jeśli będę udowadniał swą przydatność, ważniejsi ode mnie zachowają mnie tu. Co masz na sprzedaż? Z radością sprzedam ci moje towary lub odkupię coś od ciebie. Mogłeś też pojawić pytanie, czemu w ogóle wybrałem... jakby wampiry, zamiast obrońców świtu, bo tu można przejść to tak jakby po dwóch stronach. Pisaliście mi w komentarzach, że po prostu jakby ciekawszy, zdecydowanie ciekawszy, motyw mają wampiry, więc stąd też mój wybór. Wielki kostur, od razu to sprzedamy, strój, amulety Stendara, czarne szaty maga. To sobie zostawię. A, tu już nie masz nic, tak? Dobra. Broni. Kilka kościanych strzał ma. Już bardzo dawno nie trafiłem na nic ciekawego, co mógłbym w zasadzie założyć na siebie. Zwiększa magię o 70 punktów. Dużo. W większym przypadku nie ma nic ciekawego. A, przepraszam, potrzebujesz kolejny zakres retoryki? Ależ oczywiście. Moim zadaniem jest służyć i robię to z przyjemnością. Serio? Mogę retorykę podnieść? Nie wiem w sumie, czy retoryka jest do czegoś, słuchajcie, bardzo potrzebna, ale nie zaszkodzi. Prawda?
żebyśmy to zainwestowali. Zobaczymy w przyszłości właśnie, czy to faktycznie na coś nadaje. Mamy awans. Świetnie, będziemy mogli sobie dalej jeszcze uczyć się u niego. I co ja bym teraz chciał? Magia, zdrowie. Słuchajcie, podniesiemy magię jeszcze. No i punkciki. Blokowanie, broń dwuręczna, nie, broń jednoręczna. Setka! O, zajebiście. Potężny atak do tyłu. Ma 25% szans sparaliżowania celu. Szczerze? Nie mam żadnego pojęcia, że to się opłaca, czy nie. Na duszę rmierza. Podwójna nawałnica. Atak z dwiema broniami są 20% szybsze. Walka dwoma mieczami. Chociaż idę już w pancerz, no to raczej blokowanie. Potężne uderzenie. Jeszcze zobaczmy, co mają, słuchajcie, na przemianie. Przywracają, znaczy się. Regeneracja. Co my tu mamy dalej? Wszystkie czary rzucane na nieumarłych zdają się skuteczniejsze. To mnie zupełnie nie interesuje. Tu. Tarcza wchłaniania. Ochrona regeneracji na poziomie traficie zaklęcie. Czary ochronne regenerują twój poziom magii. Traficie zaklęcie. Niekoniecznie. Ekspert przywracania. Mistrz przywracania jest na setce potrzebny. A tu mamy 75. Jak myślę, mistrzowski też chyba nie będzie mi za bardzo potrzebne. Przywracanie oburącz. No większość tutaj przydatnych rzeczy chyba już mam opracowane. A co jest w tej retoryce? Chciałbym zobaczyć. Targowanie. Korzystniejsze ceny, możliwe przekupowanie strażników z ignorowej przestępstwa, bezużyteczne. Próby perswazji większe, dwukrotnie skuteczniejsze zastraszanie. Szczerze? Średnie. I ciężki pancerz też jeszcze ma dużo. Dobra. Czekaj. Broń dwuręczna. Nie, no idziemy w tarczę. Potężne uderzenie, szybki refleks, nie. Blok w biegu, to mogło być dobrze. Szarża z tarczą, tu muszę mieć setkę. A co jest po drugiej stronie? Pozwala wykonać potężne uderzenie tarczą, gruchnięcie tarczą. Pięciokrotnie większe obrażenia. Rozbrojenie tarczą, daje szansę na rozbrojenie podczas potężnego uderzenia tarczą. To jest fajne. W co bym dokładnie chciał teraz pójść? Najgorsze jest to, że trochę mi się nudzi już po prostu ten wojownik i chętnie bym się troszeczkę jakby zmienił coś innego, ale boję się, że jak zmienię sprzęt, to niestety, ale będę musiał, wiecie, no, możemy sobie nie poradzić już na tym poziomie, bo to jest jednak 52 poziom gry. Wiecie, co sobie pójdziemy w takim razie? W dwa miecze, w podwójną nawałnicę i później w podwójną brutalność. Zrobimy sobie alternatywny styl walki, polegając na ciężkim pancerzu, ale i broni jednoręcznej. I jeszcze bym chciał kolejne poziomy u ciebie. Służyć i robię to z przyjemnością. Wiecie, mamy mnóstwo pieniędzy, więc możemy spokojnie w to zainwestować. Ta postać nie może ci już więcej pomóc w treningu. O, trudno. Damy sobie jakoś radę. Co tam dalej jest? O, sypialnia! Wiecie, ja to będę łazić, bo ja po prostu nie znam tego miejsca. Narastające zagrożenia, nuda dla dzieci, ciągle morskie duchy,
Duchy w burzy, amulet królów, wielka wojna. Duchy w burzy? Chyba tego nie czytaliśmy. Od wielu lat przemierzam wzdłuż i wszerz ziemię Skyrim, spisując swoje doświadczenia i przygody. Widziałem wiele cudów i wiele dziwnych stworzeń, ale jedno z tych spotkań szczególnie utkwiło mi w pamięci, chociaż wolałbym, żeby było inaczej. Dołączyłem w podróży do jednej z przemierzających Skyrim karawan kupieckich Khajiitów, która podróżowała od miasta do miasta i wystawiała towary pod jego bramami. Zbliżyliśmy się do Wichrowego Tronu, kiedy rozpętała się burza. Była to gwałtowna, straszna nawałnica, jedna z najgorszych, jakie widziałem w swoim długim życiu. Wicher wył, niczym wszystkie detry otchłani, a wirujący śnieg zupełnie nas oślepiał. Risad zarządził postój i zeszliśmy z drogi zasłaniającej rękoma twarze przed kąsającymi igiełkami lodu. Stłoczyliśmy się razem pod osłoną kępy sosen. Nie było szans na rozbicie namiotów. Wiatr wydarł nam je z rąk, gdybyśmy tylko je rozpakowali. Uderzyli na nas, gdy burza szalała najbardziej. Było ich może z pół tuzina. Trudno było i to ocenić, gdyż walący płatami śnieg i chorzący wicher osłabiał nasz wzrok oraz słuch. Byli mniej więcej wzrostu człowieka, ale zgarbieni i brzydcy. Nie mieli ubrań, tylko skóry i łachmany. W rękach dzierżyli sztylety i rozmaite miecze. Bez wątpienia złupione poprzednim ofiarom. Nie mieli nosów, tylko długie szpary w miejscu nozdrzy. Ich uszy były szpiczasto zakończone, sugerowało dalekie spokrewnienie z elfami. Z bladą skórą i martwymi czarnymi oczami wyglądali jak istoty z sennego koszmaru. Lemerowie. Pierwsza zauważyła jakby Hisza, jednak zbyt późno, by się uratować. Jej krzyk agonii był tak głośny, że przebił się przez wycie wiatru. Ten krzyk ocalił nas wszystkich. Świadomi już obecności wrogów, Khajiitowie wyciągnęli miecze i ustawili się w okrąg, trzymając twarzami na zewnątrz. Białych wrogów było za mało, by mogli nas zupełnie otoczyć, i Khajiitom udało się odeprzeć ich atak, kiedy trzech śnieżnych diabłów padło. Reszta wycofała się, już nas nie niepokoiła. Burza minęła i następnego dnia rano zawitaliśmy do Wichrowego Tronu. Zamieszkałem w gospodzie pod Knotem i czuję się bezpiecznie za wysokimi kamiennymi murami miasta. Bezpiecznie przynajmniej do chwili, gdy nie pogrążę się we śnie i nie zaczynam śnić o tych okropnych stworzeniach. Yungol i morskie duch. Narastające zagrożenie chyba też nie czytaliśmy. Wielka wojna. O. Siema, psiulek. Oh shit. Mogę z tą... Jaki ty cacy jesteś? No patrzcie, normalnie bym sobie takiego przygarnął. Dobra, co mamy tu jeszcze? Słuchajcie, ta wielka wojna. Tylko tego już nie zdążymy przeczytać. Weźmiemy sobie tę wielką wojnę. Nie weźmiemy ją. Dobra, muszę tutaj zapamiętać, żeby tu wrócić, bo jak wiecie, też nie chcę całego odcinka spędzać na czytaniu, bo mnie zabijecie po prostu. Ale sobie jeszcze zwiedzimy dalej, co tu jest. To jest na przykład jeszcze wyższy poziom. Użyj łańcucha. A tak, tutaj byliśmy. No dobra, muszę się rozeznać w tym zamku generalnie, więc dzisiejszy odcinek na pewno, słuchajcie, będzie koncentrował się na tym, żeby raczej móc sobie na spokojnie tutaj powędrować, pooglądać. Nie jestem pewien, ale kiedyś gdzieś widziałem, że chyba na końcu tego dodatku możemy nawet pozbyć się słońca ze świata. Czy przyćmić go. Więc to może być dość ciekawe. Przepraszam was na chwilkę, telefon. I przepraszam was najmocniej, ale to Jezus we własnej osobie dzwonił. Dobra. Byłem tutaj na górze? Byłem. No tak, stąd zeszliśmy. Dokąd prowadzą? Jezus Maria, strasznie można się tutaj pogmatwać w tym zamczysku. Ono niby nie jest jakieś specjalnie wielkie i rozłożyste, ale z drugiej strony jest wielkie i rozłożyste. A co to jest? Może tu są komnaty lorda, może? Tak. Tu jest lordzio. Ura? Serio? Miałeś co włożyć do tego? O, i widzę, masz zabawki w swoje własne narzędzia i w ogóle i komnaty tortur i stół rzeźniczy. Jesteś bardzo miłym człowiekiem, znaczy się wampirem. I drzwi do klatki własnej? Zadać kilka pytań.
Opowiem więc, co mogę. Czy witałeś się z Seraną? Gdy witałeś się z Seraną, brzmiało to, jakbyś nie widziały się od dłuższego czasu. Serana i jej matka zaginęły dawno temu. Nakazałem wszystkim wampirom dworu ich poszukiwanie. Lecz po stuleciach bezowocnych starań straciłem nadzieję. W głębi duszy wiem, że to moja żona Valerika odebrała mi ukochaną córkę. Jeśli kiedykolwiek jeszcze ją zobaczę, drogo mi zapłaci za tę zdradę. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Pamiętam, że wspomniałeś matkę Serany. Co się z nią stało? Miała na imię Valerika. Nie ma jej już tak długo, że wydaje mi się, że zeszła z tego świata. Powiem tylko, że nie rozstaliśmy się w miłej atmosferze. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Powiem szczerze, I teraz zobaczcie, zostawcie sobie na przykład Planescape Torment, który nagrywamy. Tam dialogi, bogatość tych opisów, wszystkiego, ekspresji, powiedzmy w komunikacji między graczem a grą, a Skyrima, który odniósł tak gigantyczny sukces. Tego się nawet nie da porównywać. To tak jakbyście porównywali wypracowanie, nie wiem, ze szkoły podstawowej z pracą doktorską. Pracą doktorską jest oczywiście Planescape Torment. Natomiast niestety, ale scenariuszem Skyrima będzie ta praca sześciolatka. No dobra, nie mam więcej pytań. Dobrze więc. Po prostu bardzo mało tego. Księgi i tak dalej są genialne, ale jeżeli idzie o dialogi, to ta gra niestety leży i kwiczy. To wielki diament i ręka. Super. O, i serca ma. Lecik. Mikstura krwi. To będzie trzeba sprawdzić później. Uuu, masz biblioteczkę. Ciekanie dwemerski, język smoków, mity obalony, dzikie elfy, obłęd Pelagiusa, To, taką podstawkę pod książki sobie zrobię w domu. Zajebiste. Pięć powrotu, krasnoludy, nadzieja rodu Redoran, Amulet Królów, Krasnodzki Tom, pierwsze, Alduin jest prawdziwy. Dużo z tych ksiąg faktycznie czytaliśmy, ale już nie jestem w stanie, kurde, weryfikować tych, których nie czytaliśmy, moi drodzy. Niestety. Zastanawiające jest to, że w ogóle gra, nawet jest, słuchajcie, gdybyśmy ukradli te diamenty, szafiry i granat, gigantyczne, co prawda, bo gigantyczne, to i tak... Bo nowy wielki miecz, no piękny, to i tak nie moglibyśmy tego sprzedać nawet losowemu kupcowi, bo z jakimś magicznym cudem i trafem on wiedziałby doskonale, że to ukradliśmy lordowi wampirów. Absurd, nie? Taka trochę śmiesznostka. Skyrimowo i generalnie. To jest w ogóle problematyka wielu Elderów, niestety. Tak to się wszystko tutaj jest traktowane. Tutaj jeszcze mnie nie było. O, hello. Pajączki. To będzie moja komnata, czy to jest Sareny komnata? A się okaże, że ja w ogóle nie mogę, słuchajcie, spać w normalnym łóżku. Teraz to będę musiał sobie zamówić trumnę. Mały składzik, magazynek taki. No dobra, zamek nie jest wielki. Myślałem, że może są tu jeszcze jakieś lochy? No z tej strony jeszcze nie było. A no, oczywiście, że i kuchnia, i lochy, i wszystko. Jeszcze to w ogóle nazwane. Bydło wampirze. O. I ci w kadziach mają... krew, zamiast wina. Wow. No epickie trochę to. Ja z wami mogę porozmawiać? Rozmawiaj. Bydło wampirów. Kim jesteś? Nikim. Pożyw się. Boję wampirze mocy. Co? Co się dzieje? Dlaczego słabną, kiedy się żywię? Powinny właśnie rosnąć. Z tego nie rozumiem. Hmm.
To wygląda jak wejście albo syp na śmieci. Dobra, salę BDSM-u już znaleźliśmy. Zajdziemy tutaj później. Tylko zabierzemy, wiecie. Serane. Ragnar z boczuchu. Wojtam. Ty prosiaku jeden. Wojtam. I tu też byliśmy. Czegoś ci trzeba? Zdaje się, że grasz teraz najlepszymi z nich. Rozłupuje czaszki jak no dobra, i skoro to ma, to sobie te, to sobie wyuczymy, wiecie? Broń dwuręczną też podniesiemy. Czemu nie? Mamy tyle pieniędzy, że naprawdę nie mam co z nimi robić. Za bardzo. A nie znajdę nauczyciela już raczej do podniesienia mi ciężkiego pancerza na stówę tak szybko. Pod wpływem słońca twoja wampirza krew gotuje się. Co to znaczy, że się gotuje? Przepraszam bardzo, proszę mi określić, o co chodzi. Aktywne efekty. Podatność na światło słoneczne. Zdrowie, magia i kondycja nie regeneruje się, gdy działa na ciebie światło słoneczne i są zmniejszone o 15 punktów. Będzie trzeba zgasić słońce. No dobra. Gdzie w takim razie musimy się udać, żeby zdobyć ten kielich? Znaczy, zabraliśmy kielich, żeby można było użyć tego kielicha. O Jezu, to musi być drugi koniec mapy, naprawdę? Coś mi się tutaj strasznie pochyliła mapa, się wydaje. Tak dziwnie to wygląda. To co, najszybsza droga? Strażnica Riff. I tutaj też podziękuję wam za uwagę. Więc... Wampirze uwodzenie dodano. What? Są moce jakieś? Istoty i ludzie na maksymalnie 10 poziomie będą... poziomie nie będą walczyć przez 30 sekund. Służący wampira. Ożywienie, zew bojowy. Ucieka, wampirzy wzrok. Okej. Okay. Ja czy tu faktycznie będę miał jakiś głód? Albo czy mogę zerzeć jednorożca mojego? No dobra. A czekajcie, czy... To może być dobre miejsce na posilenie się. Muszę zacząć nosić dużą bucie. Ciągle mnie ktoś rozbraja. Wiesz? A to ci niespodzianka. Kiepski moment na skupienie drogi. Czekaj. Ty mnie jeszcze nie znasz. Wow. O, gdzie jest ten drugi? Come on. Mogę się za sobie posilić? Hej, chciałbym go... No dobra, zdecydowanie faktycznie... Wpłynięto krew zwiększ... Kurde, za szybko to się... No dobra, jako czarująca istota jest zdecydowanie mocniejsza. Ale mógłbyś się z tego dezaktywować. Halo, jak z tego wychodziło się? Ja brzydki jestem. A, powrót... Ja... Przywrócenie formy. Dość skomplikowane sterowanie. Mam wrażenie, że nie zawsze działa. Prawdziwa natura orków. To już czytaliśmy kiedyś. Drewniany talerz. Orkowy młot bojowy. Ciekawego. Słuchajcie, czy ja będę korzystał z tych wampirzych mocy? W sumie nie wiem. Bardziej wybrałem to nie po to, żeby zostać wampirem, tylko po to, żeby raczej poznać ciekawą historię związaną z wampirami. Zatem nie oczekujcie koniecznie tego, że ja będę, wiecie, to realizować. Bo z drugiej strony może być też tak, że po prostu w ogóle nie będę używał mocy wampirzych. Nie dobrze walczę mieczem. Jeszcze jakimiś dziwnymi magicznymi ustrojstwami.
ale tak samo jak było z wilkołactwem. To jest, byliśmy wilkołakiem, ale tutaj nie korzystaliśmy. Dobra, dzięki serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite i zapraszam do Instagramu wysłanego sponsora naszego kanału. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.